Pierwszym zasadniczym kryterium jest chyba szczerość wypowiedzi. To, czy muzyka, którą ktoś interpretuje, coś wyraża. To najprościej. Oczywiście są kryteria, które każdy kandydat musi spełnić. Tutaj można przejść od tych spraw stricte warsztatowych, poprzez znajomość stylu, interpretację, sposobu formułowania frazy romantycznej i tak dalej. Ale najważniejsze chyba jest to, żeby nie odnaleźć w takiej interpretacji fałszu. Co w przypadku Chopina nie jest wcale prostą sprawą. I on jest bardzo demaskujący. Juror powinien być, wydaje mi się, wyrozumiały i tolerancyjny wobec innych interpretacji. O ile one, nie powiem, że mieszczą się w kanonie, ale o ile one nie stoją w poprzek jakby intencji kompozytora. To wydaje się bardzo ważne, to jest dosyć niebezpieczne wbrew pozorom i bardzo trudne. Szczególnie to dotyczy utworów, które samemu się kiedyś grało, nagrywało, interpretowało. I teraz to zderzenie z inną koncepcją będzie zawsze polegało na pewnym spróbowaniu odnalezienia siebie w tym. To znaczy, jeżeli czujesz tak jak ja, to jest ok, jeżeli nie, to znaczy, że ty nie masz racji. To jest pewne niebezpieczeństwo i na tym polega taka trudność w pewnym kompromisie, zrozumienie tego, no, że mając powiedzmy tam lat 40, czy 50, czy 60, niezależnie od tego, że każdy z nas jest inną osobowością, możemy pojmować pewne rzeczy inaczej niż ktoś, kto ma 17, 19, 21 lat. Jedynie, czego można oczekiwać, to maksymalnie obiektywizmu jury, w sensie zgodności z własnym sumieniem, no i że ta wypadkowa tych sumień wszystkich, no, będzie w jakiś sposób odzwierciedlała stan faktyczny. Ale margines, niebezpieczeństwo jest zawsze. Kiczu, popisu, w tej muzyce po prostu tego nie ma. Nawet utwory o charakterze wirtuozowskim, ta wirtuozeria ma swoją głębię. Bardzo często niestety, i teraz w czasie eliminacji mieliśmy okazję słuchania osób, które w zasadzie Chopina traktują jako pretekst do pokazania siebie samego i zaprezentowania siebie. Nie, to interpretacja to jest tłumaczenie. Tłumaczenie kompozytora, a nie wykonywanie czegoś, jakiejś parafrazy na temat kompozytora. Tego nie lubię, jakiegoś rodzaju pewnego dyletanstwa i szukania oryginalności za wszelką cenę, pomimo tego, że ta oryginalność nie ma żadnego oparcia ani w materiale, w tekście muzycznym. Oczywiście oceniamy pewne składowe, ale jakby jedno wynika z drugiego. Nie ma szlachetnego, pięknego dźwięku bez dobrych proporcji, usłyszenia harmonii. Bo to wynika z szeregu alifotów. Nie ma dobrego czasu muzycznego, jak w tym nie ma takiego naturalnego oddechu, wynikającego chociażby zrozumienia i odczuwania tej frazy i tak dalej, i tak dalej. Także te elementy są bardzo ze sobą powiązane. No i nie ma i nie będzie wykonania w pełni artystycznego, jeżeli ono jest ograniczone pewnym warsztatem. Konkurs może dawać wiele, o ile wie się, co się chce uzyskać od tego konkursu. To działa niestety w dwie strony. To nie jest jakby odpowiedź taka, którą można obiektywnie dać. Może dać wiele, a nawet wygrana może dać bardzo niewiele. A może jeszcze doprowadzić do tego, że ktoś uwierzy za bardzo, że wszystko wie. A tutaj element pokory, a w muzyce Chopina element pokory musi być, bo bez tego to przestaje być Chopinem po prostu.